Ja uchodzę za taką osobę, która wchodzi w jakieś takie refleksje. Ja robię się czasami głęboki i pretensjonalny, ponieważ studiowałem kiedyś filozofię i jak studiujesz filozofię, to w losowych momentach robisz się głęboki i pretensjonalny. Miałem taką sytuację na przykład, że nie wiem, jadę autobusem i kanar chce ode mnie bilet i ja mówię do niego, czy rzeczywiście potrzebujesz ten bilet? Czym jest potrzeba? Czy to nie jest jakaś pustka, którą próbujesz zapełnić tym biletem? Czy ten bilet w ogóle jest prawdziwy? I ten kanar tak patrzy na mnie i mówi, słuchaj ziomuś, ja wiem, że jestem tylko błyskiem w oku wieczności. Kurwa, ziomek z wydziału. No, dziękuję. I zauważyłem, że przez studia filozoficzne stałem się niewierzącą osobą, stałem się ateistą. Jeśli są jakieś wierzące osoby tutaj na sali, nie bójcie się nigdy ateistów, nie bójcie się niewierzących osób, bo ateiści zawsze byli mniejszością. Jakby historycznie zawsze było nas mniej więcej 10% i nigdy nie będzie nas więcej, bo jesteśmy niezorganizowani. Serio, nie mamy czegoś takiego, że spotykamy się raz w tygodniu w jakimś budynku ładnie ubrani, żeby śpiewać piosenki o tym, jak to mamy wyjebane. Nie krzywimy naszych przekonań. Nie mamy czegoś takiego, że wbiegamy do galerii handlowej obwieszeni dynamitem i nie ma nic po śmierci! Nie. Ja się wychowałem w takiej bardzo infantylnej wierze. Mi rodzice zawsze mówili, że nie, że Bóg jest wszędzie, tylko że Bozia jest wszędzie. Mówili, że jak deszcz pada, to znaczy, że Bozia płacze. I ja wam powiem zupełnie szczerze, jeśli byśmy dalej używali, zamiast Bóg używali terminu Bozia, to ja dalej byłbym wierzący. Bo to jest super jazda. To nie byłoby super, jedziesz ulicą i widzisz grupę nacjonalistów, która idzie i krzyczy Bozia, honor i ojczyzna. Jest. Moi rodzice są bardzo nieszczęśliwi z tego powodu, że jestem niewierzący. Na każdym kroku wypominają mi to, że jestem ateistą. I są przekonani co do tego, że pójdę do piekła. Na każdym kroku mi to wypominają, że przychodzę do nich do domu i oni mają łazienkę wyremontowaną. Nie? I mówię, o, wy wyremontowaliście łazienkę, macie bardzo ładne kafelki. I moja matka, no, w piekle takich nie ma. Albo mamy rozmowę z gatunku, dlaczego nie jesz? Bo gorące. No, przyzwyczajaj się. I nie zrozumcie mnie źle, ja mam gdzieś te obawy, że mogę nie mieć racji, że to okaże się być prawdą, że piekło okaże się prawdziwe. Mam obawy, że trafię do piekła i moja matka razem ze mną. Bo razem. Ja kocham moją matkę, ale... Słuchajcie, ja się nie boję jakichś kotłów ze smołą albo trójzębów, które mnie dźgają. Moim największym piekłem to jest po prostu pokój, w którym jestem przez całą wieczność zamknięty z moją matką, która stoi nade mną i mówi, ja nie mówiłam! Moja matka uwielbia mieć rację. Za każdym razem, jak ma rację, to po prostu robimy rekonstrukcję tego wydarzenia. Ja mam to po mojej matce, że też uwielbiam mieć rację, dlatego ciężko się ze mną dyskutuje. Jest tak, że ostatnio mój znajomy powiedział mi, słuchaj Czarek, ja nie lubię z tobą prowadzić dyskusji, bo używasz bardzo niemerytorycznych argumentów. No co ja mu powiedziałem, a ty jesteś głupi i śmierdzi ci z dupy. No, wygrałem. Ale wszyscy chcemy, żeby racja była po naszej stronie. Wszyscy chcemy, żeby prawda była po naszej stronie. Takie mam wrażenie. Kiedyś było łatwiej wyciągnąć od kogoś prawdę. Nie wiem, czy pamiętacie te czasy, jak chciałeś wyciągnąć od kogoś prawdę, to należało powiedzieć, przysięgnij na grób twojej matki. I ty musiałeś wtedy powiedzieć prawdę. Bo jak skłamiesz, to twoja matka umrze. Ale dało się z tego wymigać. Wystarczyło skrzyżować te dwa palce. I schować je za plecami. I ratowałeś życie twojej matki. Ta moc, która drzemie w tych dwóch palcach, jesteś w stanie zalegalizować każde kłamstwo. Przysięgam ci miłość, wierność. Na grób mojej matki.
zawsze jesteśmy szczerzy z ludźmi. Ja na przykład uważam, że to jest bardzo nieszczere, jak jestem gdzieś w gościach i ktoś chce, żebym sobie poszedł i mówi, jestem już zmęczony, bo jestem już zmęczona. Ja nie wierzę w to, że ktokolwiek jest tak zmęczony, że zamykają się drzwi i ktoś pada od razu. Nie ma czegoś takiego. Więc ja zacząłem być szczery z ludźmi. Jak ja zapraszam gości i chcę, żeby sobie poszli, to mówię wtedy, chcę zostać teraz sam. To jest dziwne, ale zawsze działa. No nie zawsze działa. Czasami ostatnio poszedłem do banku, powiedziałem, chcę zostać teraz sam. Nikt nie wyszedł. Ale lubię takie bezpośrednie formy komunikacji. Takie krótkie, bezpośrednie. Takie jak przez telefon używamy. I ja zacząłem stosować te komunikaty w prawdziwym życiu, że rozmawiam z kimś face to face i mówię, słuchaj, chcę zakończyć rozmowę i mówię, słuchaj, nie mogę teraz rozmawiać. Czy dalej patrzę na typa. On się patrzy na mnie i... Czarek, przecież cię widzę. Więc ja mówię, coś przerywa, nie słyszę cię.